Cześć, z tej strony Łukasz Walczak i witam Was bardzo serdecznie w swoim najnowszym nagraniu Jak wezwać pogotowie po angielsku. Będzie to cykl dwóch, być może trzech odcinków, w których zademonstruję Wam zwroty niezbędne podczas wzywania pogotowia. I jest to odcinek niezwykle ważny, ponieważ nieważne czy mieszkacie w Wielkiej Brytanii, Polsce, w Stanach, zwroty w tym odcinku mogą Wam się również przydać na wakacjach za granicą. Może zdarzyć się tak, że będziecie świadkami jakiejś sytuacji, albo być może Wam coś może się przydarzyć. I choć życzę Wam z całego serca, abyście nigdy nie musieli używać zwrotów zawartych w tym odcinku, to jednak nie będzie wyolbrzymieniem czy zbytnim dramatyzmem z mojej strony, gdy powiem, że odpowiednie słownictwo, zwroty i wyrażenia podczas takich sytuacji mogą zadecydować o czyimś życiu lub śmierci. Jeżeli materiały zawarte w tym odcinku Wam się spodobają, stwierdzicie, że ten content jest wartościowy, możecie wesprzeć mój kanał klikając przycisk Wesprzyj lub zostawiając komentarz. No dobrze, zaczynamy. W Wielkiej Brytanii, jak i chyba w większości krajów europejskich, numer, na który musimy zadzwonić, gdy chcemy wezwać karetkę, to 999, ewentualnie możemy wybrać numer alarmowy 112. I dzwoniąc pod któryś z tych numerów, musimy zwrócić uwagę na 6 kluczowych kwestii. I każdą z nich bardziej szczegółowo omówimy sobie w tym cyklu. Pierwsza kwestia, na której musimy się skoncentrować, to pierwszy kontakt, czyli po co dzwonimy i co się dzieje, aby dać operatorowi ogólny obraz sytuacji. Na przykład miał miejsce wypadek samochodowy, potrzebny nam ambulans, czy ktoś spadł ze schodów i jest nieprzytomny, przyślijcie ambulans. Kolejna kwestia to dokładne podanie lokalizacji. Operator musi wiedzieć, gdzie ma przysłać pomoc. Kolejna kwestia to opis sytuacji. Co się dokładnie dzieje, jaka jest natura tego wypadku, ile osób jest zaangażowanych i inne tego rodzaju informacje. Czwarta rzecz, na którą musimy zwrócić uwagę, to opisywanie obrażeń. Trzeba znać takie słówka i zwroty jak krwawienie, poparzenie, trudności z oddychaniem, utrata przytomności i tym podobne wyrażenia. Kolejna kwestia to wykonywanie poleceń. Operator może nas poinstruować lub my możemy zadać pytania na różne tematy, na przykład czy powinienem poszukać jakichś lekarstw przy poszkodowanym, czy bezpieczne jest podanie im wody, czy trzeba ich przenieść w jakieś bardziej bezpieczne miejsce itd. I ostatnia rzecz to zakończenie rozmowy, czyli nasze pytania, które możemy mieć do operatora. Na przykład, jaki jest szacowany czas przyjazdu ambulansu, co powinienem teraz zrobić, czy mogę się teraz rozłączyć i inne różne tego typu pytania. Podsumujmy sobie. Nasza prośba o wezwanie pomocy medycznej, o wezwanie pogotowia powinna składać się z 6 części. Pierwszy kontakt, gdzie pokrótce opisujemy, co się stało, podanie lokalizacji, opis sytuacji, opis obrażeń, ewentualne wykonywanie poleceń i zakończenie rozmowy. Zwroty związane z każdą tych części bardziej szczegółowo omówimy już za chwilę. Ale najpierw omówimy słówko emergency. Emergency. Emergency, które oznacza nagły przypadek, jakiś wypadek. Może również oznaczać sytuacja awaryjna. Na przykład dyspozytor numeru alarmowego może nas zapytać what's your emergency? Czyli jaki jest Twój problem, jaka jest Twoja sytuacja awaryjna. Lub my możemy powiedzieć I've got an emergency. I've got an emergency. Czyli mam tutaj jakiś nagły przypadek, jakąś sytuację awaryjną. To słówko powtórzy nam się jeszcze kilka razy w tym cyklu. Podczas pierwszego kontaktu, wzywając pogotowie, najprostszy zwrot, którego możemy użyć, to I need an ambulance. Potrzebuję karetki. I need an ambulance. I need an ambulance. Innym podobnym zwrotem jest send an ambulance. Przyślijcie karetkę. Send an ambulance. Send an ambulance. We need help urgently. Pilnie potrzebujemy pomocy. We need help urgently. Urgent to pilny, urgently pilnie. We need help urgently. We need medical assistance. Potrzebujemy pomocy medycznej. We need medical assistance. We need medical assistance. I zwrot, który już omówiliśmy. We have an emergency. Mamy pilny przypadek. We have an emergency. We have an emergency. Kolejny zwrot to There's been an accident. Wydarzył się wypadek, miał miejsce wypadek. There's been an accident. There's been an accident. Someone is injured. Ktoś doznał obrażeń, ktoś jest ranny. Someone is injured. Injured, kontuzjowany, ranny, z obrażeniami. Someone is injured. Someone is having a heart attack. Ktoś ma atak serca. Someone is having a heart attack. Heart attack, zawał serca. Someone is having a heart attack. Gdy mamy do czynienia z osobą, która nie oddycha, możemy powiedzieć There's a person who's not breathing. Jest tu osoba, która nie oddycha. There's a person who's not breathing. Breathing. Breathe oznacza oddychać. There's a person who's not breathing. Podobnym zwrotem jest He is unconscious and not breathing. On jest nieprzytomny i nie oddycha. He is unconscious, 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 nieprzytomny. He is unconscious and not breathing. A person has collapsed and is unresponsive. Osoba zemdlała i nie ma z nią kontaktu. To collapse oznacza zemdleć. Collapse. Unresponsive. Unresponsive. Jest to określenie na kogoś, kto nie reaguje na żadne bodźce, ktoś, z kim nie ma żadnego kontaktu. Unresponsive. A person has collapsed and is unresponsive. We have a possible stroke victim here. Prawdopodobnie mamy tutaj ofiarę udaru. We have a possible stroke victim here. Stroke jest to udar. We have a possible stroke victim here. A pedestrian has been hit. Pieszy został potrącony. A pedestrian, pedestrian to pieszy, has been hit, został potrącony. A pedestrian has been hit. She's been bitten by a zombie. Została ugryziona przez zombie. She's been bitten by a zombie. Bite to gryźć. Bitten, ugryziony. She's been bitten by a zombie. A person has been assaulted and beaten. Osoba została napadnięta i pobita. A person has been assaulted. Assault to napaść. Assaulted, napadnięty. I beaten, beaten, pobity. I chciałbym zwrócić waszą uwagę na wymowę dwóch słówek. Ugryziony i pobity. Ugryziony krótkie i, bitten. I pobity długie i, beaten. Bitten, beaten. Ok? A person has been assaulted and beaten. Someone is having a seizure. Ktoś ma atak padaczki. Someone is having a seizure. Seizure to właśnie jakiś atak czy napad padaczkowy. Seizure. Someone is having a seizure. She's fallen and shaking uncontrollably. Upadła i trzęsie się w niekontrolowany sposób. She's fallen and shaking uncontrollably. Uncontrollably, czyli w sposób niekontrolowany. She's fallen and shaking uncontrollably. He ate something and is having an allergic reaction. On coś zjadł i ma reakcję alergiczną. He ate something and is having an allergic reaction. He ate something and is having an allergic reaction. He cut himself and is bleeding badly. On się zaciął i mocno krwawi. He cut himself and is bleeding badly. To bleed oznacza krwawić. Krew to blood, natomiast krwawić bleed. He cut himself and is bleeding badly. She's got severe burns. Ona ma poważne, ostre poparzenia. She's got severe burns. Burns. Severe to ostry, poważny, natomiast burn – poparzenie. She's got severe burns. He slipped and hit his head. On się poślizgnął i uderzył się w głowę. Slip oznaczy poślizgnąć się i hit – uderzyć. He slipped and hit his head. My child swallowed something. Moje dziecko coś połknęło. My child swallowed. Swallow oznaczy połykać. My child swallowed something. My child drank something poisonous. Moje dziecko wypiło coś trującego. My child drank something poisonous. Poisonous. Poisonous, trujący. My child drank something poisonous. I po takim komunikacie możemy dodać and needs medical attention urgently. I pilnie potrzebuje opieki medycznej. And needs medical attention, czyli opieki medycznej, i urgently już wiemy, pilnie. And needs medical attention urgently. Jeżeli podobają Wam się treści i format tego nagrania i chcielibyście może wiedzieć, jak po angielsku zarejestrować się w przychodni, zapisać na wizytę u lekarza, opowiadać o swoich dolegliwościach czy zakupić niezbędne lekarstwa w aptece, przygotowałem dla Was świetny kurs Komunikacja po angielsku. Jest to aż 10 godzin nagrań, w których poznacie gotowe zwroty, wyrażenia i całe wypowiedzi związane z sytuacjami życia codziennego. Jest to 10 rozdziałów, w których omówimy m.in. takie sytuacje jak zagubiony bagaż na lotnisku, zapraszanie na weekendowy wypad, wyjście do restauracji, reklamacje w sklepie i rozmowy w agencji nieruchomości, i wiele innych sytuacji, z którymi możecie się spotkać w życiu codziennym. Ponadto w prosty sposób wytłumaczę Wam angielskie czasy i inne ważne konstrukcje gramatyczne na gotowych przykładach używanych podczas codziennych rozmów. Link do kursu znajdziecie w opisie tego filmiku i w komentarzu pod filmikiem. Dobrze, wystarczy tego, jedziemy dalej. Kolejną kluczową kwestią po pierwszym kontakcie jest podanie dokładnej lokalizacji. I spektrum miejsc, w których mogą wydarzyć się jakieś wypadki, jest przeogromne. Najważniejsze jest jednak, aby podać dokładny adres, a jeżeli go nie znamy, jak najwięcej charakterystycznych szczegółów i informacji na temat dojazdu. Ja w tym nagraniu wyszedłem z założenia, że najwięcej wypadków ma miejsce właśnie w domu lub na autostradzie. I zademonstruję Wam kilka przykładów. Jeżeli jesteśmy świadkami lub uczestnikami jakiegoś wydarzenia na autostradzie, aby podać swoją lokalizację, możemy powiedzieć na przykład I'm on the M1 near exit 9. Jestem na autostradzie M1 przy zjeździe 9. Autostrady i jakieś drogi ekspresowe mają swoje numery, dlatego wzywając ambulans musimy podać numer tej drogi lub autostrady. Tutaj na tym przykładzie akurat mamy M1. Zjazd to exit. I'm on the M1 near exit 9. I'm between junctions 6 and 7. Jestem między skrzyżowaniami czy rozjazdami 6 i 7. Junction to albo skrzyżowanie, albo rozjazd. I'm between junctions 6 and 7. Inny przykład to We're just after the bridge on M4. Jesteśmy zaraz za mostem na M4. We're just after the bridge on M4. We're just after the bridge on M4. Jeżeli mamy problemy z podaniem dokładnej lokalizacji, starajmy się podać jak najwięcej szczegółów i skupić się na naszym otoczeniu. Na przykład I can see an emergency SOS phone labeled 152. Widzę telefon alarmowy, telefon SOS oznaczony numerem 152. Emergency SOS phone to telefon alarmowy, który możemy znaleźć przy autostradzie. I can see an emergency SOS phone labeled 152. I can see a mile marker that says 52. Widzę słupek przydrożny o numerze 52. Mile marker to właśnie słupek czy znacznik przydrożny. I can see a mile marker that says 52. I'm near the sign that says Manchester 25 miles. Jestem blisko znaku, który mówi Manchester za 25 mil. I'm near the sign that says Manchester 25 miles. I'm near the sign that says Manchester 25 miles. Jeśli wypadek ma miejsce w domu, podajemy dokładny adres wraz z kodem pocztowym. Na przykład We're at home at 17 Oxford Road, MS17 3BT. Mieszkając blisko 13 lat w Wielkiej Brytanii, spotkałem ludzi, którzy swój kod pocztowy musieli znaleźć na telefonie albo na kartce. Co uważam jest niewybaczalne, takie rzeczy trzeba znać na pamięć jak tabliczkę mnożenia. Za chwilę również omówimy zwroty związane z dojazdem do naszego domu. Jeżeli natomiast wypadek ma miejsce nie u nas w domu, tylko u znajomych lub rodziny, możemy powiedzieć We're at my friend's, relative's place at 17 Oxford Street. We're at my friend's place. Jesteśmy u znajomego. We're at my relative's. Jesteśmy u rodziny. I jeżeli rozkład domów na naszej ulicy, na naszym osiedlu może być nieco mylący, również starajmy się podać jak najwięcej szczegółów. Na przykład It's a red brick semi-detached house. To dom bliźniak z czerwonej cegły. Czy inne szczegóły, które wyróżniają nasz dom od innych. Na przykład It's the one with the red door. To ten z czerwonymi drzwiami. Czy It's the one with the hedge. To ten z żywopłotem. It's the one with a large driveway. To ten z dużym podjazdem. Czy na przykład You'll see two gates, take the one on the right. Zobaczycie dwie bramy, użyjcie tej po prawo. Jeszcze raz, jak najwięcej szczegółów. Inny przykład. I live above the XYZ shop. Mieszkam nad sklepem XYZ. I bardzo ważna informacja dla dyspozytora, jeżeli gdzieś dookoła nas mają miejsce jakieś roboty drogowe. There are roadworks near my place and the street is closed. Niedaleko są roboty drogowe i ulica jest zamknięta. There are roadworks near my place and the street is closed. There are roadworks near my place and the street is closed. We're just outside the XYZ pub restaurant in town center. Jesteśmy na zewnątrz pubu, restauracji XYZ w centrum miasta. We're just outside the XYZ pub restaurant. Zwróćmy uwagę na wymowę słówka restaurant. Restaurant. We're just outside the XYZ pub restaurant in town center. We're at the XYZ shopping center on the second floor. Jesteśmy w centrum handlowym XYZ na drugim piętrze. We're at the XYZ shopping center on the second floor. We're at the XYZ shopping center on the second floor. A teraz zadanie dla ciebie. Wyobraź sobie, że musisz komuś wytłumaczyć dojazd do swojego domu, swojego miejsca pracy oraz różnych miejsc, które mijasz w drodze do pracy. Chodzi mi o różne etapy twojej podróży do pracy. A jeżeli pracujesz z domu, opisz dojazd do miejsc, w których często bywasz. A teraz powtórzmy sobie najważniejsze słówka z tego odcinka. Powtarzaj po mnie. Injured – ranny, poszkodowany. To breathe – oddychać. Unconscious – nieprzytomny. To collapse – zemdleć. Unresponsive – bez kontaktu. Stroke – udar. Victim – ofiara. Bitten – ugryziony. Assaulted – napadnięty. A teraz wciśnij pauzę i przeczytaj te słówka jeszcze raz samodzielnie. Kolejna porcja słówek. Beaten – pobity. Seizure – napad padaczkowy. Allergic reaction – reakcja alergiczna. To bleed – krwawić. Severe – ostry, poważny. Burn – poparzenie. To slip – poślizgnąć się. To swallow – połknąć. To hit – uderzyć. Poisonous – trujący. Urgently – pilnie. Exit – zjazd. Mile marker – słupek przydrożny. I ponownie wciśnij pauzę i przeczytaj te słówka samodzielnie. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało i uważacie, że ten materiał jest przydatny. Jeśli tak, to poproszę was o subskrypcję, komentarz i łapkę w górę. Jeśli chcecie, możecie również wesprzeć mój kanał klikając przycisk podziękuj i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!